siedziałam nad moim projektem studenckim i go dopiero skończyłam. No i teraz mam czas, żeby coś załatwić na mieście. Jadę po Oliwkę i idziemy razem do galerii. Ale jeszcze w międzyczasie muszę nakarmić zwierzaki. Whiskas i on bardzo uwielbia Whiskas. Po prostu jest, o, jak mruczy. Mruczy, mruczy. Dzikusek. To jest dzikusek w sumie. To jest taki kotek trochę dziki. I on nie lubi za dużo przytulania. Tego to trzeba się tylko przytulić na chwilę i koniec. Nie lubi strasznie. Tak, chcesz jeść? Trochę go uczę przytulania. No, ale on, o, proszę bardzo. On czeka tylko na jedzenie. Chcesz jeść? No dobra. Masz, to teraz cię pogłaszczę przynajmniej. Niech ci się dobrze kojarzy moja ręka z jedzeniem, tak? O. Przynajmniej go głaszczę, słuchajcie, podczas jedzenia, bo wiem, że go to może denerwować i na pewno go denerwuje, ale on i tak jest łagodny. Proszę, Juniorek, do miseczki. A Juniorek strasznie nie lubi jeść. Tak, to już musi być takie wyselekcjonowane jedzenie. No idź do miseczki, idź. No, patrz, miseczkę. Mhm. Wybredny. Mama mnie odebrała ze szkoły. No i kupiłyśmy sobie gumę do szycia. Guma balonowa. To mi się kojarzy z zapachem dzieciństwa. Bo zawsze pamiętam, jak byłam mała, to mi mama kupiła gumę balonową, a rubinic. Albo babcia mi kupowała. Jesteśmy w naszej ulubionej przymierzalni. Sinsei. Robi tak. Mhm. Mhm. Tak. I to się nie zapina. A, i się nie zapina? Się nie zapina. Tak. No, podoba ci się? Mhm. 40 zł. Dobra cena. Przychodzi taki moment, że tak naprawdę to dzieci ci pomagają. Miałam zamiar zrobić obiad, ale Krystian powiedział, że on zrobi obiad zapiekankę. On strasznie uwielbia zapiekankę robić i zawsze wiem, że jak zapiekankę on będzie robił, no to ja już będę miała wolne z obiadem. Właśnie moje pociechy jadą samochodem razem, jadą na zakupy, dzwonią do mnie, pytają się, co jeszcze dokupić. O, no jeszcze zaleje mi benzynę, także no po prostu rewelacja, naprawdę. No tylko doczekać się takich czasów, to już jest po prostu nadmiar szczęścia. A tymczasem w kuchni. Jaka miejsce. Przejścia? Jak w tym bajce. Pewnego razu była sobie Ola i kroiła kiełbasę. I cebulę. I cebulę. Ja właśnie nie smutam. Eksperymentu chemicznego. Co? Co? Elektroda. Mhm. Na fizyce chyba, co? A nie, ja nie chodziłem do szkoły. Sam muszę. Jeszcze się nauczyłem z tamtego. Czego? Na przykład te później równania zobaczyłem. No właśnie, i dopiero zrozumiałeś. Równania. No. No w każdym bądź razie, ja też w szkole na lekcji fizyki, na lekcji chemii. Miałam bardzo mało eksperymentów, a jak były te eksperymenty, to były w książkach i w sumie je się omijało, bo nigdy nie było czasu, żeby je zrobić. Nauczyciele zawsze lecieli z teorią zamiast z praktyką. Akcja! Może ja się odsunę. Nie, musisz. Muszę to podgrzać, bo to ma taką powłokę. I nie przechodzi prądu na zewnątrz. Muszę spalić tam powłokę. Czyli robisz grilla inaczej. Tak. Przewyższa moje możliwości. Tak? Zobacz, jakie kable się ciepłe. A, no. Muszę wsadzić grubsze. No, za cienkie są. Ja już myślałam, że zobaczę unoszącego się tego balona. Ty ziomek, jak to się rozkręca teraz. Śmierdzi. O, jak się grzeje.
Ty, no to teraz nieźle idzie. Zobacz, ile gazu już jest. Spokojnie, mam tu litra na minutę. Litr na minutę, czyli 60 litrów na godzinę. Wróciłam przed chwileczką ze szkoły. Jestem bardzo, z jednej strony zadowolona, ale z drugiej strony zasmucona. Dlatego, że skończyły mi się już pewne zajęcia, które po prostu kochałam. Wspaniałe zajęcia pod tytułem Jak zmienić kawałek świata i siebie. Bardzo takie rozwojowe zajęcia. Bardzo siebie dobrze poznaliśmy. To była taka integracja grupowa. To chyba najlepsze zajęcia i najlepszy wykładowca, jakiego tylko miałam na mojej uczelni. To właśnie był na 5. roku. Chciałabym, żebyście mogli zobaczyć tę grupę. Nagrałam krótki filmik. Hej, 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 to są wszyscy moi przyjaciele. To masz zmarszczki? Mam. No wiesz co? Witamy wszystkich serdecznie. Pozdrawiam Eliskę. To jest moja najlepsza koleżanka z wykładów tutaj. Ćwiczeń. Księżniczka, tak. Byłam Śnieżką. Tak, szkoda, nie mam, że nie usteczek. Mieliście okazji zobaczyć. Ale możesz podesłać linka zawsze. No mogę na pewno. Możesz mnie rozreklamować. No. Tak, dokładnie. Może kiedyś jeszcze się zobaczymy w Disneyu. Okej, okay. Idę dalej. Dobrze. Cześć, kochanie. Mogę mu przykleić ust. Nie chce się do mnie uśmiechać. Ojej, ale on się roztopi. Dlaczego go tu dajesz? On jest biedny. Cicho, lepiej. On umiera. Jak było w Afryce? Dzień dobry, pozdrawiam z Afryki. Poczekaj. Afrykanka, gdzie masz tutaj dredy? Hello. No dobra. Dobra. Kangurzyca. Właśnie mi obiecała, że będzie zdjęcie z kangurem. Nie jest kangurem. Wow. Ale super. O matko. Ekstra. Właśnie nam zamarza tutaj. No i teraz ty znowu na vlogu ja moim. Ja mam powiedzieć. Nie, Eliza, na jakim vlogu? Na moim. Ja nie występuję na żadnym vlogu. Ale na jakim vlogu? Na naszym? Nie, na moim. I a co na twoim blogu jest? Na moim? Jestem ja. I co tam jest? Rodzina moja. A, dobra. No dobrze. Jak chcesz. To oglądajcie vloga Elizy. Ja też będę czasami. Bo to wciąga. O, tu jest pierwsza vlogerka Rzeczpospolitej. No właśnie, opowiedz o sobie, vlogerko. Ja tutaj mam kontakt z taką vlogerką. Tak, to jest moja koleżanka. Mogę się do niej przytulić. No tak, jestem na żywo z nią. Jesteśmy na żywo. I zabrałam ją do mojego vlogu. Właśnie, a ty moim też jesteś nieraz. Jestem? No, jeszcze ja tu nieraz spędziłam. To powiedz mi, który. Dobrze, wyślę ci linki. O, super. No dobra, to powiedz coś o sobie. O sobie? No więc, trudno to powiedzieć. Jestem blogerką od prawie 6 lat. I tak, bardzo podziwiam Elizę, bo tutaj startuje bardzo dzielnie i dzisiejszy vlog po prostu 3-minutowy dał mi więcej satysfakcji niż moje wszystkie razem wzięte. Jest wspaniały i będę go dzisiaj polecać, więc subskrybujcie ten kanał, bo będzie dużo się działo. Życzę tylko wytrwałości na cały nowy rok, bo to jest trudna sprawa. Ja wiem, bo ja zaczynałam kończyć. Właśnie. Ale staram się. Ale tym razem może się uda. Dokładnie. Niwcia mi podpowiada. Ona ma jako ta obeznana. Dokładnie. Ona w ogóle interesuje się ludźmi, którzy tworzą filmiki na YouTubie. I mi tu podpowiada. I to jest Laura Ogrodowczyk. No akurat miałyśmy te zajęcia i miałam taką przyjemność, żeby z nią być. Zrobiłyśmy właśnie swój projekt. Oczywiście nie w całej grupie, ale 3-osobowy projekt. I to był projekt na temat tego, co byśmy chciały, no właśnie te marzenie, które byśmy chciały spełnić. I tym marzeniem to był Hyde Park. To była forma zaliczeniowa, więc musiałyśmy to zrobić do tej pory. No tak, każda z nas miała jakieś zadania do zrobienia. Iza, moja koleżanka, zrobiła piękną prezentację. Ja zrobiłam właśnie ten filmik o nas, jak my to tworzymy w ogóle. A moja druga koleżanka zrobiła ankietę, z której powstała prezentacja. To jest właśnie mój projekt. To jest numerka 3. Park SWPS. No właśnie. To proszę wszystkich, którzy chcą powiedzieć swoje historie najfajniejsze na świecie i podzielić się z innymi. To tyle. Idea jest taka, że wszystkie nas połączyło przekonanie, że najbardziej inspirujące są historie innych ludzi dla nas wszystkich. Stąd pomyślałyśmy, że fajnie by było, żeby takie miejsce powstało u nas na uczelni. Nie wiem jeszcze, gdzie ono będzie, ale mamy nadzieję, że uda nam się to niebawem ustalić. Na razie wiemy o tym, że
że Wam się podoba ten pomysł. Nie. Projekt, który powstał, był pomysłem też podróże, tak? Tak, zaczęło się od podróży. PKP. Tak, od projektu z Kaciankiem. I rozmowa z ludźmi. Rozmowa z ludźmi, opowiadanie historii, inspiracja inne, dokładnie. I później przerodziło się... było dużo. I przerodziło się finalnie właśnie w scenę, rozmowa na temat swoich doświadczeń. A to jest pierwszy uczestnik. Tak, dokładnie. Nowy pierwszy uczestnik. Aleksander! Aleksander! Witamy Cię w Hyde Parku. Hello! Młody człowieku. Jakie masz doświadczenia w życiu? Bada świat. Kabel wziął. Taki kosmiczny. No ja się bardzo cieszę, słuchajcie, że poznałam tak wspaniałe dziewczyny. Ja kocham naszą wspólną energię, która powstaje przy projekcie. Dokładnie. Dużo pomysłów, tysiąc pomysłów na minutę. Zmiany cały czas, zmieniamy się razem z projektem. Najlepsze. Zmieniamy się razem z projektem, dokładnie. Dokładnie. I projekt się slajdem. A projekt się zmienia razem z nami. Dyskutujemy na temat projektu tym razem. Mogłeś to przyspieszyć. Tak, nie wiem, tak? No to i tak jest 3 minutki. Czasu powinno być 15 minut i to widać zdecydowanie, tak? 10 minut. O, to właśnie tu koleżanka pokazuje tą ankietę. Albo 20 minut. I jak idzie, sobota. Tak. To ja w razie zostawiam. Tata. Zostawiają. Zobacz, jaki zadowolony. Zobacz, to jest prawdziwa góryka. Boże, to no, niebieskie. Spełniasz nasze kryteria. Jesteś otwarta, powiedz coś. Tak wygląda Hyde Park. A to miało być dla ludzi dorosłych. No nie róbcie jej tak, proszę was. Uciekaj, ale uciekaj. I to w szkole, słuchaj, dzieci. Na studiach dzieci. Tak? Opowiesz historię jakąś fajną? Tak. No, ciocia dostała to od świętego Mikołaja, to jest mistrzostwo świata. I to zrobił wujek Sławek, którego nie znasz, ale on ci jutro pozna. O, jest. Co tu się pojawiło? Rybka! I znowu dyskutujemy. Muzyka cały czas. No bo to fajna jest taka muzyka. Na naszym blogu też jest ta muzyka. No bo my lubimy tą muzykę. Bo jest fajna, przyjemna. Powiedz, jak Ci smakują nasze kotleciki. No właśnie, Krystian zrobił kotlety. Razem zrobiliśmy. Tak, z oliwką, bo nie dokończyłam zdania. Cię. Krystian z oliwką, podkreślone na czarno długopisem. Na czerwono. Zrobili kotlety. Wczoraj. I wszystko jest super, tylko że zrobili je na maśle i to masło wchłonęło się w te kotlety. I czuć takie masełko. No jest takie masełko. Takie. Co? Już marzę za tą grupą. Jak marzysz? No w sensie, że już tęsknię za nimi, za tą grupą, bo była bardzo fajna i ona się już nigdy nie powtórzy. No ale mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś i że może właśnie nagram i zrobimy jakąś wielką imprezę i zrobię właśnie też vloga na temat mojej byłej grupy. I to by było fajne. I myślę, że no właśnie, od marzenia do realizacji. Dziękuję za obejrzenie. Łapki w górę, subskrybujcie, oglądajcie też poprzednie odcinki i też dajcie łapeczki w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym vlogu.